Szanowni Państwo, tak naprawdę to ta przebudowa powinna się skończyć w październiku, bo to był pierwszy termin, jaki powinna się skończyć, bo umowa z tą firmą była zawarta w lutym ubiegłego roku. Także firma od wiosny ubiegłego roku powinna nam wyjaśnić, to się pracowali za nasze miejskie pieniądze i im udostępnili, bo takie było porozumienie w zakresie tej inwestycji. I oni po prostu przez ponad pół roku nie zrobili z tą dokumentacją nic. Dlatego firma, która tu przyszła, nie mogła zacząć budować w marcu. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Więc no ja tyle Państwu mogę powiedzieć. Ja na każde pytanie, które zadajemy, a proszę mi wierzyć, że no, kierownik budowy to ze mną już się nie chce widzieć nawet, to odpowiada wymijająco co do terminu, bo teraz mamy największą uciążliwość, jak Państwo widzicie, wszyscy codziennie z tym mamy do czynienia. Już całkiem poza miastami znajdujemy wszędzie śmieci. Likwidujemy ciągle nielegalne wysypiska śmieci. Jeszcze potrafię zrozumieć firmy, które, nie wiem, firmy budowlane, które próbują wyrzucić gdzieś gruz, bo to rzeczywiście dla nich jest jakiś czas kosztować za te śmieci. Jest jakaś tam część osób, która nie płaci. To nie oznacza, że stamtąd niewywożone są śmieci. Nie trzeba ich nigdzie wyrzucać. No nie da się. Jak dołożymy sobie to, co pan, na przykład, gdybyśmy sobie zażyczyli 2, 3, 5 razy w tygodniu, to po prostu za to zapłacimy. Jeżeli spod ogrodów będziemy codziennie wywozić te pojemniki, to zapłacicie nie tyle, tylko 5 razy tyle. No, no tak to działa. Jeśli się w ciągu miesiąca podnosi, ja mówię w przypadku naszego ogrodu. W zeszłym roku zwoziliśmy za 2040 zł tą samą ilość śmieci, a na następny miesiąc 2260 za tę samą ilość śmieci. Tak, bo wzrosła opłata za śmieci. Wzrosła w związku ze wzrostem kosztów ich wywozu. Mogliśmy to obniżyć o 2 zł. Ona teraz z powrotem wróciła na 13,50, bo ten koszt jest dzisiaj po prostu większy. Jeżeli skończy się umowa za rok czasu na wywóz odpadów i koszty wzrosną, to ta opłata będzie większa. Jeżeli zmaleją, będzie mniejsza. No tak to działa, pani prezes. I to nie zależy ode mnie, czy ja tak chcę, czy ja tak nie chcę, czy radni tak chcą, czy nie chcą. Zasady ustalone w całej Polsce są takie, że my jako miasto nie mamy prawa na tym zarabiać. Jeżeli od mieszkańca... Przepraszam. Na prowadzącego zebranie zarząd proponuje pana Aniszewskiego Jana. Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma. Kto jest za przyjęciem pana Jana? Panie Janku, proszę, oddaję panu. Jeszcze chciałabym uprzedzić, bo żeby nam to nie umknęło. Dzisiejsze zebranie będzie nagrywane na dyktafon. Już go włączam. Dziękuję bardzo za mój wybór na przewodniczącego. Proszę się nie obawiać, że to pójdzie gdzie indziej. To jest tylko dla sprawniejszego spisania protokołu. Do prezydium zaprosiłbym panią Matyjasik, przedstawiciela okręgowego zarządu, panią prezes Kusiak, no i z sali proponowałbym, może państwo proponujecie kogoś z sali jeszcze. Pan Tadeusz Grzelak może. Szczepan Domkowski. Regulamin Polityki Zgromadzenia Sprawozdawczego członków PZT Wrot pod Skałką na Mierudzie z dnia 6.4.2017 roku. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZT użytkujący działki Wrot pod Skałką na Mierudzie. Kto jest, proszę Państwa, za przyjęciem tych trzech kandydatów? Proszę o podniesienie ręki, nie wstydźcie się. Chyba jeszcze nie jesteście tak zmęczeni. Dziękuję bardzo. Proszę komisję o zajęcie miejsca. Do komisji mandatowej. Panie, jest jeszcze.
uprzedzi, wstrzymał się. Przepraszam bardzo. Komisja wyborcza. Pan Kelberg? Jest uzupełniająca. Panie Władziu, uzupełnimy. Wszystko się nagrywa, także nie będzie problemu później. Pan Roczko i pani Buczyńska. A czy ktoś jest przeciwko tym trzem kandydatom? To jest przeciw. I nie pana. Nie ma nikogo. Jednogłośnie. Zajmujcie się. A kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Do komisji mandatowej. Chwileczkę, bo na, tylko nazwisko i nie na przykład. Pani Władziu, nagrywamy. Nieważne, ja muszę mieć na Falkenberg. O nazwisko i imię tej pani. Buczyńska. Pani Buczyńska, imię proszę. Już pani Władziu. Do komisji mandatowej proponujemy pan Zak Jan. Zgadza się? Pan Sobczyk Józef. Zgadza się. I pan Langenfeld Ryszard. Zgadza się. Kto jest za przyjęciem, znaczy za tą trójką do komisji mandatowej? Pani Tymuła Janina. Zgadza się. Dziękuję. Szanowni Państwo, zarząd w składzie. Krystyna Kusiak, Jan Aniszewski, Tadeusz Grzelak, Janina Tymuła, Mirosław Falkenberg, Ryszard Antos, Szczepan Dąbkowski. Składamy dzisiaj Państwu swoje sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Zarząd spotkał się na 12 posiedzeniach i podjął 55 uchwał. Przyjęto 10 nowych działkowców. Na walnym zebraniu przyjęto plan pracy. Przychody i koszty w 2016 roku przedstawiały się następująco. Składka członkowska bieżąca, która wpłynęła do kasy, to 2112 zł. Składka członkowska zaległa 643 zł. Opłaty ogrodowe bieżące 56,053,36, zaległy 1739,20. Koszty działalności statutowej. Pani Bożena ma dzisiaj aktywnie uczestniczy. Finansów, no nie masz to. Niestety. To tak króciutko. Jakie są zaplanowane przychody i koszty na rok przyszły, ten rok, na przykład 2017. Przychody z działalności statutowej zaplanowano na 65 381 zł, w tym składka członkowska 3481, z tego bieżąca 2700, zaległa 781 zł. Opłaty ogrodowe bieżące 58 tysięcy, zaległe 3900. No ale zgodnie z regulaminem w terminie drugim porządek obrad jest prawomocny i uchwały, które są podejmowane, są zgodne z prawem. Następnie, proszę Państwa, zgodnie z poprawką do porządku obrad. Pani prezes, mamy wyróżnienia, to jest pani. Pani prezes, teraz się zadzwoni. Za wzorowo prowadzoną działkę. Oj, czuję, że chyba tylko dwie lepsze osoby. To po oglądach działek. To nie jest to. Siedzimy, oni tam świecie nie doszło. I rzucają go tam polskie kumory. I wodę masz. Bo tam Wiesław Omiotek. Tamże nie ma. Albo.
No proszę, Borkowska, Franciszka. Nie ma. Tyle dźwigania na daty. Porucki, Rafał. Nie ma. Machlański, Stanisław. Też nie ma. Maruszczak, Zdzisław. Nie ma. Pan Koziński, Stanisław. Nie ma. No ale nagrody. Proszę. Emil Kwiatek. Nie ma. Pan Kubiak, Ryszard. Nie ma, ale jest jeden pan. I wielkie brawo. Pan Nowicki, Zygmunt. Zygmunt, na chodź. Za pracę na rzecz ogrodów działkowych. Pan, który... Sektor B. Pan, który był wieloletnim gospodarzem i dzisiaj nie przejdzie obojętnie, choćby koło tych nieszczęsnych śmietników. Pani prezes, kto tam przechodzi obojętnie tak o tych śmietniach, zobaczy, to będzie płakać. Tak? Albo się odwraca do rozdoru, żeby nie widzieć tego. Ale, a pan Zygmunt nie. Ja nie mówię o panu Zygmuncie. A ja mówię o panu Zygmuncie. Nie też tak. Dziękuję. Dzień dobry, proszę Państwa. Znamy się już, ponieważ z ramienia Okręgowego Zarządu Sudeckiego jestem Państwa opiekunem i bardzo mi miło. I... trzeba tu trzymać. Słychać mnie? No, no dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałabym uprzejmie zwrócić uwagę na tą całą dyskusję tutaj, która była i coś Państwu zaproponować jako opiekun tego ogrodu i żebyśmy wrócili do jednego tematu, który był wcześniej przez Państwa już analizowany i może obiecuję Państwu, że sama się osobiście zaangażuję w pomoc Pani Prezes i całemu zarządowi w tej kwestii. Ponieważ, proszę Państwa, tak, tu bardzo dużo było mówione i kierowane słów w sprawie wysokich kosztów za wywóz nieczystości. I chcę Państwu powiedzieć tak, chyba jesteście, jeżeli nie jedynym ogrodem, który ma tak strasznie wysokie koszty. A teraz chcę Państwu zaproponować przeanalizowanie tego, co się dzieje w tym zakresie, bo faktycznie, tak jak Pani Prezes wcześniej przytoczyła, że artykuł 68 w punkcie drugim wyraźnie, ale to wyraźnie zabrania składowania do śmieci odpadów zielonych i naszym obowiązkiem każdego działkowca jest stworzenie tak zwanego miejsca do kompostowania na ogrodzie. Natomiast proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, jak to wygląda na innych ogrodach i później przejdziemy do propozycji, o której chciałam powiedzieć. Na niektórych ogrodach jest tak, ja na swojej działce mam tą działkę i teraz chcę wrócić do problemu, który Wam chciałam wskazać. Nie ma racji bytu ogród, który się nie rozwija. W rozwój ogrodu przede wszystkim podstawą jest rozwój poprzez infrastrukturę, czyli woda, prąd. To jest najważniejsze. Alejki dojazdowe, miejsce do parkowania. Nie parkingi, tylko miejsca do parkowania, bo parkingi to są płatne. I teraz chcę Państwu powiedzieć jedno. Ja już kiedyś z Panią Prezes rozmawiałam i tutaj z członkami zarządu, niektórymi osobami zaangażowanymi w Wasze prace, że tu już były wcześniej prowadzone rozmowy i to są niesamowite koszty. Średni koszt na działkowca kiedyś, bo tu chodzi w ogóle o samo przyłącze, czyli stacja trawy. I chcę Państwu powiedzieć tak, ponieważ w tej chwili tych dostawców energii jest dość dużo, ja się osobiście pomocą i jako okręg z Panią Prezes na posiedzeniach okręgu będziemy prosić okręg o pomoc,
ponieważ obowiązkiem dostawcy energii elektrycznej, proszę Państwa, jest postawienie nam przy granicy stawcy trafo bezpłatnie. Czyli my, jak chcemy mieć na swoich ogrodach energię i my za nią będziemy płacić, to obowiązkiem dostawcy energii jest doprowadzenie nam instalacji do granicy naszego obiektu. My możemy to przejść. I teraz proszę zwrócić uwagę. Płacicie 2,5 tysiąca miesięcznie za śmieci. Gdybyście wy zminimalizowali te koszty, jakie to są oszczędności funduszu, za 5 lat mamy koszty przy dotacji. Chciałam Państwu naprawdę podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani, ponieważ ja osobiście w ocenie ogrodu napisałam to, co widziałam i co przeżyłam. Przepięknie na tym terenie były. Ta msza święta w tym kościele. Proszę Państwa, ten kondukt taki z tym zespołem śpiewającym, to tego, ta bryczka, no w ogóle to wiecie co? Ja w ogóle chcę Wam powiedzieć, że Wy macie tak pięknie to wszystko zorganizowane, ale nie podobało mi się jedno. I to szczerze Wam Państwu mówię i mam do Was pretensje, a powiem Wam tak. Wyszłam sobie podczas dożynki na spacer, i proszę Państwa, chodzę sobie, chciałam zobaczyć i pytam, i coś rozmawiają. I ja mówię, że tak pięknie się bawicie, a ktoś do mnie kieruje takie słowa. No, te dożynki to tylko dla elity. Kto takie o takich bzdurach mówi? I ja tej pani powiedziałam tak, proszę pani, czemu ja panią zapraszam, proszę w tej chwili pójść. Czemu pani nie pójdzie? O, tamtego swoich osób. Nie, proszę Państwa. To jest organizowane dla wszystkich. Nie zgłaszacie się, po prostu, jak to nie integruje się, a siedzi na ogrodzie i tylko rozpaczy, że coś takiego. Trzeba się integrować, trzeba wyjść, trzeba się tego. Są osoby samotne, które nie chcą, ale jeżeli narzekasz, to uzasadnij mi to, dlaczego ja mówię, ja panią, na pewno, proszę pani, to nie jest impreza zamknięta. Trzeba pójść, spotkać się ze wszystkimi, posiedzieć, potańczyć, wypić, zagryźć i tak ma to być. Jeżeli jest tam organizowane listą obecności, bo proszę Państwa, jak ma ogród 650, a trzeba przygotować, to mówią tak, o, dla mnie nie starczyło krzesła. Jak się zapiszemy, to wiemy, ile tych krzeseł i stołów mamy jeszcze pożyczyć i przywieźć. Ale jak się nie zapiszemy, no to nie wiemy. To jest jedno, dlatego zapraszam i opis. Ja byłam przeszczęśliwa, zrobiliście to przepięknie. Dziękuję Wam i naprawdę, no u Was to jest, no w ogóle ja się tu czuję jak w rodzinie, podobnie w Zielonej Dolinie, tak samo, bardzo ładnie jest to zrobione, co prawda tam dużo mniej osób się angażuje i także serdecznie zapraszam. Ponadto, proszę Państwa, tak, w tym roku jak zwykle organizowany jest konkurs na najładniejszą działkę i na najładniejszy ogród. I proszę Państwa, zapraszam. To jest jedno, zapraszamy do składania wniosków, do zapisywania się. A co najważniejsze, chciałam Państwu powiedzieć tak. Byłam osobiście z całym zespołem zarządu i nie tylko członków zarządu, bo i działkowcy wasi się zaangażowali. Mieliście przepiękną wystawę przed Kerfurem. I teraz Państwu powiem, na słono, na słodko i na kwaśno. I w tym roku było to samo i na najładniejszy bukiet, i na najładniejszy, proszę Państwa, tam są oceniane i nalewki, i słodko, kwaśno, słono, bo z każdej kategorii na słodko, na słono i na kwaśno jest komisja ocenia. O miejscu na kompostowanie od lat o tym rozmawiali. Nie wchodzi to w rachunek, dlatego że gdybyśmy mieli śmietnisko. A to na swoich to oczywiście. Myślałam, że mówisz o gałęzi. Myślałam, że mówisz Nie. No, nie to tylko tyle. Do Państwa powtarzam jeszcze raz. Bo to jakoś się nie może przebić. My płacimy za dwukrotny wywóz śmieci w miesiącu.
dwa razy w miesiącu. Państwo chodzicie na działki i widzicie, ile razy wywożą, prawda? Jest wywożone co tydzień. Więc proszę sobie to pomnożyć jeszcze raz. Gdybym chciała zadeklarować tyle, ile rzeczywiście wywożą. To jest z naszej strony to jest swego rodzaju oszustwo. Tak to powiem. Bardzo mi przykro. Ukrywamy w stan faktyczny. Bo powinniśmy jeszcze raz tyle płacić za śmieci. Dziękuję. Niech to do Państwa w końcu przemówi. I powtórzcie to innym. Bo to, co my się nasłuchamy i tych pretensji, to naprawdę aż boli. I tak, każdy z nas, żeby pilnował. Bo gro ludzi jest takich, ja wiem, ale nie powiem, bo ja nie będę donosicielem. Ile razy mówimy, jak pani wie, proszę nam powiedzieć. No ale wiadomo, jak się powie, komuś się zwróci uwagę, on chce dowodów, bo tacy są ludzie perfidni. Pani prezes, dwa słowa. Jestem przeszedł na 2017 rok. Opłaty ogrodowe. To jest płatność od metra kwadratowego powierzchni działki. W tym roku z powodu właśnie tych śmieci i przymusu, bo to już stał się dla nas przymus wysyłania zawiadomień na walne zebrania. Znaczek kosztuje 2,60 zł. My proponujemy podnieść o 3 grosze za metr kwadratowy z powodu śmieci, no i dochodzi nam ten przymus wysyłania. No niestety, na temat śmieci to wszystko wiecie. Nic dodać, nic ująć. Także propozycja jest taka, 48 groszy, z tym, że inaczej. W zeszłym roku było 52 grosze, całość było 50, dobrze mówię, 52 grosze. W tym roku wyjdzie 55 groszy, ale my proponujemy w szóstym punkcie na fundusz inwestycyjny 7 groszy. To te 7 groszy jest wyciągnięte z tej opłaty ogrodowej. Dlatego opłata ogrodowa 48 groszy, taka jest nasza propozycja, a na fundusz inwestycyjny 7 groszy. Dlatego chcemy te wydzielić te pieniądze, żebyśmy mogli coś zrobić, coś kupić. Żeby te pieniądze nam zabezpieczyć. Panie Burzenko, jak to nazwać? Zabezpieczyć. No zabezpieczyć pieniądze na fundusz rozwoju. Tak, tak. Nie łączymy ich tak jak to było poprzednie lata, tylko wydzielamy tą kwotę. Ona będzie na kwitach uwidoczniona. Czy to ja jasno się wyraziłam? Dziękuję bardzo pani prezes za wyjaśnienie tej sytuacji. Proszę Państwa, opłata ogrodowa wynosi 0,48 groszy na metr kwadratowy. Kto jest za przyjęciem takiej opłaty? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Trzeba policzyć. Ty policzyj, bo mu lewa. Kto jest przeciw? Proszę trzymać się. Kto jest przeciw? Zaraz, nie widać. No chyba się jest. 5, 6, 7, 8 przeciw. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. No to będzie 31 osób jest za. 40 minus 8 przeciw. Jedna się wstrzymała. 31 osób. Uchwała przeszła. Dziękuję bardzo, uchwała przeszła. 31 za, 8 przeciw i 1 wstrzymująca. Tak. Bo jest 40.
zryczałtowana opłata za wodę, proszę Państwa. To jest w tej sytuacji, jeżeli tak jak było przyjęte w zeszłym roku, kto jest nie udostępni spisania wodomierza, ewentualnie zablokowania, zerwania prąby bez zgłoszenia. Jeszcze chwileczkę, a wnoszenie opłat, termin wnoszenia opłat. Jest obligatoryjnie do końca czerwca. Tak jak było, bez zmian. Czyli tak jak mówiłem, to jest 120 zł. Jeżeli ktoś zerwie plątwę, jeżeli ktoś nie zostanie spisany, nie zablokowany wodomierz, zerwać plombę, oczywiście jeżeli coś tam robi i zerwał plombę, to proszę to natychmiast, to jest co roku, tak, to jest kwota 120 zł. Kto jest za przyjęciem tej kwoty? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Ktoś samochodnie zerwie plombę, wtedy płaci 120 zł. Ale ktoś nie udostępni kanału, płaci do wodomierza, to samo. Przez cały rok ma zapłacić karę 120 zł. Tak. To wie, co jest nie tak. Te sprawy są regulowane w regulaminie. No. Regulamin zgodnie z regulaminem. W rządzie, zgodnie z regulaminem. A my... Nie możemy używać wody, jak chce, tak? Jak ja? No jak on sobie zerwie plombę, zapłaci 120 zł kary, tak? I przez cały rok może ciągnąć wodę, ma pan 120 zł. No tak. Nie. Kara osobna. 120 zł. Naruszył pan prawo. Nie, proszę. Działkowicza. Zarnować mnie tu bardzo. Zaraz, spokojnie. To nie, że sobie zerwę plombę i korzystam z wody. Nie. Ktoś ma wyjść przed wodomierzem. Ale jak to wyszło, to za chwilę dojdziemy. Kto jest za takim wnioskiem? Na ubytki wody zgodnie z wyliczeniem. Przepraszam Państwa, to jest powtórzony wniosek, on jest corocznie głosowany. Chodzi o to, żeby każdy sektor płacił swoje ubytki. To jest na sektory, oczywiście nie na całe, na całą działkę, na sektory. To jest na proszę podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na obsługę wodomierza, proszę Państwa, tak jak było w zeszłym roku, 3 miesiące. No. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 3 miesiące było. Proszę sobie przypomnieć dobrze. Jaka kwota, proszę? 3 miesiące. Tak jak było w zeszłym roku. Tak. Nic się nie zmienia. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Jedna osoba. Kto się wstrzyma? Dziękuję. Kiedy będę zakładać? Pani Skorzowa, za chwileczkę, jeszcze nie skończyliśmy tego. Przyjęcie terminu opłat należy do odwalnego zabrania do 30 czerwca. To jest zgodnie z regulaminem. Kto jest za takim terminie do 30 czerwca? Kto jest za? Proszę podnieść mi ręki. Nie, proszę pójść do mnie. Panie Szczepanie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest za? Przeciwko. Dziękuję. Jednogłośnie. Na fundusz inwestycyjny, to co pani prezes mówiła, 7 groszy od metra kwadratowego. Kto jest za przyjęciem takiej kwoty? 7 groszy od metra kwadratowego. Proszę o podniesienie ręki. Panie Marku, panie podnosiłem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Kto jest przeciwko? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 2 głosy. 3 głosy. Wstrzymały się 3. Ja mam 198 zł za te 55 groszy. 0,55 groszy przy 360 metrach.
metrach to jest 198 zł, to są tylko te 55 groszy. A my, proszę panią, mamy co miesiąc 2260 za śmieci. Podczas gdy inne działki. Ale na innych działkach płacą mniej. A bo im. Dnia 06.02.2017 rok. Na walnym zebraniu sprawozdawczym rok. Obradującym w dniu 06.04.2017 roku wybrano komisję uchwał i wniosków, która konstytuowała się w następujący sposób. Przewodniczący Szczepan Gąskowski, sekretarz Mazur Bożena, członek WN. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania komisji rewizyjnej, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu proponuję walnemu zebraniu projekty następujących uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego zarządu ROT pod Skałką za 2016 rok. Zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej ROT pod Skałką za 2016 rok. Wyników wyborów do zarządu ROT pod Skałką na. Nie ma tego, nie ma delegatów. Wysokość i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2017 roku, planu pracy na 2017 rok, preliminarza finansowego na 2017 rok. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym partycypacja finansowej udziałowców, zaciągnięcia pożyczki z funduszu samopomocowego Polski Związek Działkowski. Projekty uchwał stanowią integralną część protokołu. Protokół podpisali przewodniczący Szczepan Gąskowski, sekretarz Mazur Bożena i członek Kumuła Janina. Państwa, przyjęcie stanowiska ROT pod Skałką, pani prezes. Przyjęcie planu pracy. Jeszcze skończymy to. Dobrze. Przepraszam. Może przedstawi nam pani prezes. Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego pod Skałką w Nowej Rudzie. Działkowcy ROT pod Skałką w Nowej Rudzie wyrażają stanowczy protest przeciwko nieustannej nagonce medialnej mającej na celu zaskarżenie przepisów nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. Uważamy, że zafałszowany obraz ogrodów i działalności Polskiego Związku Działkowców przedstawiany w prasie, a także TVP2 ma stwarzać pozory troski o prawa działkowców, a tak naprawdę ingeruje w nasze interesy i generuje negatywne opinie o ruchu ogrodnictwa działkowego o 120-letniej tradycji w naszym kraju. Wypowiedzi zamieszczane w środkach masowego przekazu, w tym byłych członków PZD, a także polityków znanych z awersji do ogrodnictwa działkowego i działkowej organizacji, mają na celu, pod pretekstem konieczności ulepszenia obecnie obowiązującego prawa, odebranie nam uprawnień zagwarantowanych w ustawie o ROT, w tym do posiadania własnej ogólnopolskiej organizacji, czyli Polskiego Związku Działkowców. Dlatego działkowcy ROT pod Skałką wraz z rodzinami protestują w niniejszym stanowisku przeciwko kolejnym próbom pozbawiania działkowców ich praw oraz dają wyraz poparcia dla ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Dziękuję pani prezes. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem takiego stanowiska rodzinnych ogrodów działkowych? Proszę o podniesienie ręki. Trzeba słuchać. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie. Proszę państwa, następnym punktem naszego zebrania jest uchwalenie planu pracy na 2017 rok. Plan pracy był podczytany przez panią prezes.
Kto jest za przyjęciem planu pracy na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Nie ma, dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję jednogłośnie. Czyli z energią żadnego planu nie ma w tym roku, tak? Tak jak pani przedstawicielka z Dobrzeńku. To wszystko musimy się zorientować, jak to będzie wyglądało. Nie, raczej nie. Jeżeli będziemy robić, to będziemy robić dla wszystkich. Ale mówię, to co już jest, to jest można było wykorzystać. Ale słyszał pan, co pani przedstawicielka okręgowego związku mówiła. Przepraszam, że jeszcze wejdę w temat, bo jeszcze będzie się tutaj zaraz głosowanie dowiedzieć. Wie pan co, to, że jest pan, nakreślił pan, że jedna stacja trafo jest. Teraz chcę państwu powiedzieć tak, podał pan takie hasło, że część ogrodu można by było, to teraz tak, należy, niech pan, znaczy złożyć trzeba wniosek do zarządu i trzeba do energetyki wystąpić, bo ponieważ to się wiąże z kosztami, nie tylko z kosztami naszymi, ale wtedy musiałaby tutaj być podjęta uchwała, bo żeby rozpocząć pracę, musi być podjęta uchwała na walnym zebraniu. A żeby tą uchwałę podjąć odnośnie tych prac, to musimy znać wstępne koszty i mieć kosztorys i plan pracy. I teraz chcę pan, bo to trzeba by było przyjąć w planie pracy. I tu nie można by było przyjąć plan pracy na jeden rok, bo tego się nie zrobi, tylko trzeba by to było już robić na kadencję, czyli 2017, już 19, bo w 19 się kończy kadencja, ale tu trzeba pamiętać o tym, że musimy znać najpierw wstępne koszty kosztorysowe i wystąpienie musielibyśmy tak zrobić, bo jeżeli byśmy jedną linię robili, wie pan co, w przyszłym roku już robilibyśmy od walnego, zrobilibyśmy to walne i zaraz po walnym zaczęli, to już wcześniej musielibyśmy mieć przygotowany na walny wniosek i wystąpienie do zarządu, ale musimy znać własne koszty i własne środki finansowe. I w tych środkach finansowych musimy uwzględnić, jakby to panu powiedzieć, pracę członków ogrodu na rzecz ogrodu. Ja pracę podejmowałam wspólnie z zarządem na Polanicy. Robiliśmy, brakowało nam dużo pieniędzy na jednym z polanickich ogrodów i pomogłam im, proszę państwa, po wycenie całej. Po przyjęciu tej stawki 30% i znając koszt na tej części robót, wyszło nam, że roboczo godzina jednego działkowca wynosiłaby 5 zł. Rozumie pan? Na pracę, bo musimy do kosztów doliczyć pracę działkowców. W związku z tym część pracowników przyjęła tak, że oni nie chcą pracować, to oni przekazują środki jednorazowe za pracogodzinę na rzecz tego ogrodu. No i tak to się stało, czyli jak gdyby dofinansowanie, nie chcieli podwyżki stawki kosztów, tylko zrobili tam, podjęli uchwałę taką, że na inwestycję, która była zaplanowana, brakowało im pieniędzy i wiedzieli, że nie będą uczestniczyć w tej pracy, podjęli uchwałę. Jednorazowo w roku 60 zł. Ale sama pani powiedziała, że pani pomoże, jeżeli chodzi o załatwianie salonu. Proszę? Tak, będziemy, proszę pana, to nie, wie pan co, energia to nie jest takie proste. Najpierw musimy znaleźć... U nas to jest 50 metrów. Nie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to. Proszę pana, zrobienie, przecież trzeba ten prąd kupić. Niech pan słucha. Sama stacja trafo i polonia, ale proszę pana, jest nam potrzebne, nam są potrzebne nie tylko środki finansowe na zakup linii, słupów w danym sektorze, postawienia tego pracownika energetyki i tak dalej. Nie, no to pan nie rozumie tego. To nie jest takie proste. 11 rok.
Kto jest za przyjęciem preliminarza finansowego na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Jedna osoba. Jedna? Tak. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wiecie Państwo, co jeszcze może mam tylko pewnie, jak to w ogóle, bo tutaj Pan zadał takie pytanie. Tutaj widziałam Pana zdenerwowanie odnośnie, że jest wodą, jest problem z rozliczeniem, z prądem będzie. Tak się rozlicza prąd u nas w ogrodach i tak jest zgodnie ze statutem. Zgodnie z naszym oddziałowym zatrudnieniem ma złotówkę koszt brutto, a to dlaczego? Ponieważ oni tam mają inną taryfę, bo my mamy salę i mamy patelnie te gastronomiczne takie, te rzeczy i tam potrzebna jest siła. W związku z tą siłą jest złotówka. No. I proszę Państwa, nie ma żadnych problemów. Tak się to wygląda. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i teraz prawie że na koniec gorący temat woda. Żeby się byli Państwo zorientowali, jak wygląda sytuacja na poszczególnych sektorach. Sektor porządkowy, tak zwany ogonek, to każdy wie o co chodzi. Licznik główny 39,036 z wodomierzy indywidualnych 34,38, brak 4 kubiki 680 litrów. Na działkę przypada, podłączeń jest 12, na działkę przypada, proszę Państwa, 0,390, czyli 390 litra. Koszt za ubytki złote 84. Jeżeli chodzi o sektor A, aż mi ciężko powiedzieć, ale muszę. Licznik główny, 572 kubiki, 964 litry. Z wodomierzy indywidualnych 423 litry, kubiki 780 litrów. Brakuje podłączeń z wodą jest 83, brakuje 149 kubików, 184 litry. Gdzie to będzie lepo? Nie wiem, proszę Panią. Ja się pytam, na działkę przypada kubik 790 litrów, czyli 8 zł 44 grosze. Dlatego Pani się pyta, gdzie to uciekło. Dlatego to, co było, Pani Prezes czytała na przyszły rok, znaczy w tym roku, co chcemy zrobić, to wybudowanie tych studzienek z wodomierzami. Wtedy może znajdziemy ewentualnego... Wtedy może znajdziemy ewentualnego szaprownika tej wody. No nie wierzę, że ktoś tyle wody uda. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o sektor... Zakłada Pani, że to jedna osoba tyle wzięła? U nas jednego... U nas, proszę Panią, zanim żeśmy w alejki dali wodomierze, to mieliśmy 500 kubików ubytków, jak sumie z tego, z wodomierzy. Trzeba wierzyć. Jak żeśmy założyli wodomierze w alejkach, co roku mniej i mniej. Proszę Państwa, dlatego teraz przeczytam sektor B, gdzie było w poprzednich latach najwięcej. Działki z wodą to jest 140 działek. Licznik główny 602 kubiki. Z wodomierzy indywidualnych 536 kubików 450 litrów. Brakuje 65 kubików 550 litrów. To jest 0,47, 470 litrów na działkę, czyli 2 zł 21 groszy. Ile ubytku było? 60? 65, 550. 55. Czyli 2 zł 21 groszy. I sektor C, proszę Państwa, zużycie na liczniku głównym 370 kubików, na wodomierzach indywidualnych 338 kubików 150 litrów. Brak 31 kubików 850 litrów. Na działkę przypada 390 litrów, czyli złote 84 za ubytki. Każdy działkowiec płaci. Teraz Pani Stróżowa, Pani wyjaśni.
odnośnie plombowania wodomierzy na działkach. Będzie ogłoszenie, ale prawdopodobnie prezydent po świętach wielkanocnych. Dobrze. Ale proszę czytać ogłoszenia i żeby nie było tak, że się chodzi później po 10 razy. Proszę Państwa, jeszcze apelowałbym o jedną rzecz. Wiadomo sprawa, ja w tym roku nie będę chodził, bo nie jestem w stanie, bo jestem częściowym inwalidą i nie jestem w stanie skakać przez te Wasze płoty czy bramki. Jeżeli już otwieracie studienkę, proszę zostawić otwartą bramkę. Bo najgorzej, jeżeli przeskoczę przez tą bramkę, przeskakiwałem przez tą bramkę, a studienka jest zamknięta, to mało wiem. Wiecie, co mi trafia. Także w tym roku, proszę Państwa, będzie chodził Zbyszek Grabowski, będzie miał pomocnika jeszcze jednego z tego względu, że musimy przyuczyć kogoś młodego, no bo niestety, no, my jesteśmy coraz to starsi. Ale ogłoszenie będzie. Będzie, Pani Stróżowa, będzie, ogłoszenie będzie. Na sektorze, w każdym, nie wiem, na ogonku też będzie Pani Stróżowa. Niech się Pani nie martwi, tylko proszę czytać. Ja Panu dam zegar i Pan mnie wsadzi. Ja mam ze sobą. Gdzie ten zegar Pani wsadzi? O, tam, na biurze. Studienty. Proszę Państwa, na koniec nas po prostu trochę śmiechu. Bo się pogubiłem. A kiedy tam było dopuszczać? No już, Panie Masku, no, przed chwilą mówiłem, będzie ogłoszenie, po świętach, tak żebyśmy na dzień 1 maja mieli wszystko dopięte na ostatni guzik. A ja bym chciał wiedzieć, czy wszystkie liczniki zostały spisane. Które liczniki nie zostały spisane, tak jak było, jest zgodnie z regulaminem, 120 zł opłaca. A można wiedzieć, ile nie było spisanych? Można wiedzieć. Na sektorze A2. Na sektorze B jest chyba 3. Na sektorze C 2. Słuchaj Pan, a na jaki sektor? Ogonek Pani Stróżowa. Ogonek. Sektor A inaczej, albo ogonek. To są działki początkowe, ale my mówimy potocznie, że to jest ogonek. No bo to taki wie Pani. Czyli ja dziękuję Państwu bardzo za przybycie, za uwagę, za owocne obrady. Życzę miłego dnia, znaczy miłego wieczoru już. I do zobaczenia w przyszłym roku na walnym, a w tym roku na działkach. Dziękuję Pani Matyjasik, dziękuję bardzo za przybycie, za obsługę naszego walnego zgromadzenia.